leniwe piątkowe popołudnie. Siedziałem w swoim gabinecie, wyczekując zbliżającego się weekendu i smaku schłodzonego piwa, wyciągniętego wprost z mojej lodówki. Radiowa muzyka idealnie współgrała z dźwiękiem deszczu bębniącego w okno. Siedziałem przy biurku z niezapalonym papierosem w ustach. Nie spodziewałem się już dzisiaj kolejnego klienta, a jednak myliłem się. W moim gabinecie rozległ się dźwięk dzwonka. Od niechcenia podszedłem do drzwi i przekręciłem klamkę. Za drzwiami ujrzałem kobietę cud. Nigdy nie widziałem kogoś tak zjawiskowego. Wszystko w jej wyglądzie było idealne. Jej usta opatrzone błyszczącą szminką, jej gładka cera bez żadnej skazy. Jej śliczne oczy koloru diamentu, których piękno podkreślał subtelny makijaż. Za nie mówiłem, ona także nie odzywała się. Nagle i bez słowa wyciągnęła rękę zza pleców, a w niej trzymała zgiętą kartkę. Podała mi ją, bez słowa wziąłem papier, a gdy miałem zapytać się o szczegóły, ona po prostu odwróciła się i wyszła bez słowa. Zaintrygowany usiadłem przy biurku i rozłożyłem kartkę, którą mi dała. Chciałem jak najszybciej dowiedzieć się, w czym tkwił jej problem. Zacząłem czytać. A jak wam mija piąteczek Anony? U mnie piwerko wciąż aktualne, jeszcze tylko godzinka i fajrancik. Pewnie posłucham sobie jakiegoś filmu albo, kto wie, podotykam sobie jakąś książkę.